Po wielu latach, nareszcie, wracamy do horror mapy w Garry's Modzie, czyli najmroczniejszej serii ze wszystkich serii z Garry's Moda. Ze mną jest Paweł i Plageusz. Yo, to ja. Dzisiaj cześć, cześć. Zmierzymy się z horror mapą, która nazywa się... Jak się ta mapa nazywa? Horror mapa! 3, 2, 4. Chyba. Nie, ona jakąś nazwę miała. Jak się ta nazwa nazywała? Prawie już nic, szybko sprawdź. Gdzie? Co? Jak? Nie wiem. Gdzie? Jak się ta mapa nazywała? Gdzie to sprawdzisz? Ja już idę i już to zaraz sprawdzam już. On to sprawdzi. Zaraz będzie wyjaśnione tutaj. No, czekamy jak Paweł już sprawdzi, jak się nazywa. Nazywa się First Encounter. O. Czyli tak? Pierwsze... Dobra, no. Nie wiem, pierwsze starcie. Ja. Chapter pierwszy. Dobra, tak. Na początku tak, tu przynajmniej są pokazane zasady, czyli tak, wchodź do roomsu, kiedy wszyscy gracze dołączą i są gotowi do gry. Inaczej skraszuje. Dobra. Dobra. Ale czas na przeżycie życia. Żywamy życie. Oj. Zaczęło się. Wow. Jirka 191 prezentuje Chapter pierwszy, The First Encounter. Pierwsze starcie. Był to zwykły dzień. Nie jak jakiś inny dzień. Lokalna policja wzywała pogotowie. Ktoś tam powiedział, że jakieś potwory gdzieś tam są w posiadłości. I wtedy obudziliśmy się w tej posiadłości. Przyjechaliśmy właśnie tym samochodem. Aha. O! No to fajnie. Czy jesteście gotowi na przygodę życia? Tak, jesteście tak. Policją. My jesteśmy właśnie policjantami. Nie wyglądasz. I dostaliśmy właśnie... O, widzisz? New objective. Musimy się dostać do posiadłości. Poproszę. I tam ktoś stoi. Gdzie? Ej, faktycznie. Tu. A nie, to nasi są funkcjonariusze. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę panów. Dzień dobry. Halo? Oni gadają ze sobą. No tak, no bo to są rozmawiani człowiekowie, czemu mieli. Ale tu fajne bryki stoją. Policjanci tak. Też... Ej, zamarzcie rejestrację, nie możemy pokazywać rejestracji. O, nie. Tak, tak. To co, wchodzimy do środka, nie? Chodź, może głównym wejściem. Nie wydaje wam się, że nie mam tak wywalone na to? Mi się wydaje, że ten murek podpiera tu. Jest zamknięte, musimy przez drzewo się dostać, to jest jedyny sposób. Podstać mnie. Tak. Podstać mnie i w ten sposób dostaniemy się... O kurde, nie można na siebie wchodzić. No to nie można na siebie wchodzić, to nie jest pornol. No. Ogarnij się. Wejdziemy może tym bocznym przejściem. Wejdźmy z boczku. Ej, ale i do policjantów, co nie? Bardzo patrzcie, dużo. Że znalazłem puszkę, to jest poszlaka! To jest podejrzane. Poszlaka, to jest właśnie poszlaka, która pomoże nam znaleźć mordercę. Co ty z czego to jest puszka? Co to za puszka? Z czego to jest puszka? To jest... Po sardynkach. Sardynkas? Sardynki. Czas najwyższy. Panie policjancie, o co chodzi? Tutaj zostało dokonane morderstwo, pan mówi? Dobra, wchodzimy, ręce do góry! Okej. Okay. Masz pistolet? Musimy zbadać miejsce zbrodni. Dobra, idziemy do sceny. Tutaj. A nie, nie. Chyba nie. Ale jak mrocznie, co nie? No. Czujecie ten klimat? O, tu jest strasznie mrocznie, szczególnie te reflektory duże. I tam chyba na dół czaić, chyba nie? W piwnicy z miejsca zbrodni. Chodźcie, zbadamy to. Dobra. Halo, tutaj ktoś umarł? O, coś tu zdechło. Wejdź do tunelu. O kurde. Czyli miejsce zbrodni jest w tunelu. Dajcie spokój, co to w ogóle jest? To jest ciemno okropnie. Ja nie wiem, czy kojarzycie taką grę SWAT. Od razu mi się przypomniało, właśnie tam w tunelu coś takiego było kiedyś. A? I tam po prostu był taki zboczeń, jakieś tam dzieci były, jakieś w ogóle się boję? Takie inne rzeczy. Że jak tu potem wrócimy, to wszyscy nasi koledzy będą martwi. Ej. O, tu się ja myślę, że wy będziecie martwi. Oho. O. Zapadł się tunel. Tunel się zapadł. Tunel się zapadł. Zostaliśmy tu uwięzieni! Szybko, dzwońcie po pogotowie! Ale komórki nie wziąłem. Jesteśmy uwięzieni w tym miejscu, musimy zadzwonić po resztę. Mogę zamknąć drzwi? Musimy znaleźć jakiś lever. Lever. Mamy lewerów. Szukajcie co mamy lewera. Znaleźć? Dźwignię, Paweł, dźwignię! Lewarek? Lewer! Ej, może chodźcie tu schodami głębiej w piwnicy! Pewnie. Ej, nie zostawiajcie mnie tu samego, nie? Ja sobie podgłośnię troszeczkę grę, bo klimacik jest po prostu taki, że... Tak? Blady sobie podgłośni, bo głuchy jest. Weź sobie ten przyłącznik, audio. Jak to się nazywa, taki ten głuchoniemych, takich ten... Ej, zobaczcie! Sarkofag samego Drakuli! Jest pusty! Poczekaj. Gdzie? Co? Na stole, tutaj! Tu? Gdzie? Plagusie, zobacz przez okno. Patrz, sarkofag samego Faraona albo Drakuli. Ej, faktycznie tam jest sarkofag. Poważnie. Prawdopodobnie. Ej, faktycznie. Trochę się boję. Ożył ja i myślałem, teraz że coś spał. Będzie nas nawiedzał. Dobra, to czekaj, on tutaj jest, Drakula jest w tym zamku. Może to jest... A jak to jest grób Boga Admirosa? O nie, jakby to był grób Boga Admirosa. Czyli on tutaj się narodził.
Być może no. tutaj się narodził właśnie Bóg Admiros. To właśnie w tej krypcie narodził się sam Bóg Admiros. Kto by przypuszczał? Czyli był to więc tutaj. To legendarne miejsce. Patrzcie, Bóg Admiros narodził się i patrzcie, jaki burdel tu zrobił od razu. No nie, od razu rozwalił podłogę. Nie wchodź. Oj. Co? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że tam wejść, wiesz? Czemu? Ej, tu jest jakiś znak, wskazówka. Oho. Oho. Okay. Myślą, żeby nie otwierać kofina. Don't open the coffin. Co to jest kofin? To jest tłumaczenie właśnie wolnym. Tutaj to... o. To? To jest kofin? Czyli kanał wentylacyjny. Skoro Bóg Admiros tak mówił, to na pewno miał na myśli, żebyśmy wbili do środka. Tak, bo on jest przebiegły bardzo. Paweł, bo tam... Co? No idź, Paweł, nie krępuj się. To, że jesteś policjantem... Ja pamiętaj, że jesteś detektywem. Detektywi niczego się nie boją. Tak, rozwiązujemy zagadkę Boga Admirosa. Chodźcie tu w lewo. A wiadomo, że zagadka Boga Admirosa to największa zagadka ludzkości. Nikt jeszcze nie rozwiązał zagadki Boga Admirosa. Nikt nie wie, jak powstał i z czego powstał. Wszyscy wiedzą, że jest to związane z chaosem. No, a którędy żeś poszedł? I dziurą w podłodze. No przecież jesteśmy za tobą. A spróbuj otworzyć te przejście. Oho. New objective. Find a pair of pliers. Musimy znaleźć coś, czy będziemy mogli przepalić kratki. Idziemy z powrotem. Pamiętajcie, że Bóg Admiros może latać, więc on się nie miał problemu, żeby się stąd wydostać. Tak, my za to będziemy mieli o wiele większy problem. Chodź prosto, a prosto byłeś? Nie prosto iść. Prosto. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł tak do końca. Nie bójcie się, no czego może się stać? Krypta Boga Admirosa na pewno nie skrywa żadnych niebezpiecznych rzeczy. Ale idziecie za mną, prawda? Tak. Dobra, jest wyjście, cześć. Ej, ale tu są zamurowane wyjścia tylko. Co? Ej, chłopaki! Co się stało? Dostałem. Idę. Wow. O, jest, mam, patrzcie. Co? O, znalazłeś coś! Pyk, mam je. Zaniosę. Chyba tym mogę otworzyć. Te drzwi otworzymy tam później, no. Nie, te kraty, nie drzwi. Pytanie tylko czemu? Czekajcie, a możemy wziąć tą czemu pochodnię? Czemu wejścia zostały zamurowane? Nie, nie możemy, ale mamy latarki, więc spoko. Ale ja wolę pochodnie. Tak, idziemy, nie idziemy, krępuj tak, nie krępuj się. Ło. Dobrze. Może to otworzę właśnie tym. Może tym to spróbuj to otworzyć, a ja tymczasem zbadam trochę kryptę Boga Admirosa. Być może jakieś odciski zostawił. To się nie zgub. Jak ja to otworzę, to wiesz. Dobrze. To zawołaj mnie, jak to otworzysz. Mnie też zawołaj. Dobrze. Tego się nie zgub. Znowu zostałem sam. Nie, wydaje ci się. Oho. Co? O, otworzyłem. Tu się stał Paweł. Ej, co to jest? Otworzyłem. Patrz tutaj. Otworzyłeś? Jest. Ej, patrz tu. Tak. Tu jest jakiś znak. Ale poczekaj, chodź na chwilę do krypty jeszcze. Ladi, patrz już tutaj na tę ścianę, tu. Biegnę. Faktycznie. Widzisz, tu jest jakiś kolo. Krypta musi jakoś tajemnicę. Bóg Admiros. Skrywać. Gdzie ty jesteś? Ej, zobacz, co znalazłem! Gdzie? Tutaj, po drugiej stronie, chodź. Jest, idę, tu idę. Jest ciemno. Patrzcie! Tak naprawdę, poczekaj, może poczekam na Plagusza. Plagusz, no, patrzcie. Ja już idę. No rusz się, tutaj, jak możemy tajemnicę te? No, gdzie jesteście? Tutaj, po drugiej stronie, tu jesteśmy. O, dzięki. To trzeba do tyłu teraz chodzić, do tyłu musicie chodzić. Że Admiros tak naprawdę jest fanem popu. A jego ulubionym popowcem jest... The Pop King. Znacie tego gościa? Pop King. Znamy Pop Kinga. Pop Kinga znamy. Pop King. Pop King. To jest grup popków. O. Dobra, to idziemy dalej? Dobra, ej, bo czego jeszcze zbiorę odciski, możemy iść, dobra? Ale dobra. Otworzyłeś przejście jakieś, czy coś? Tak, tam otworzyłem przejście. Faktycznie, zbadałem próbkę moczu oraz odciski. To jest Admiros. Ale to... To było badanie tak, że ten liznąłeś trochę, czy... Liznął sobie. Ale idźcie pierwsi, idźcie. Z każdej odległości. Ale nie razem, tylko osobno. No. Nieważne jak długo by był wyschnięty, ja rozpoznam. Wyschnięty jak byłby. W lewo, łeby. Dobrze, my znamy drogę, panie Pawle. Proszę się nie martwić. Którędy ty idziesz? Ja mam GPS-a. Panie dziadek panu, był GPS-em, panu GPS-a. Ej, te drzwi tam w lewo się otwierało. Nie, no tu się otwierało, hopie. Co ty gadasz? Opie, ja znam to no na nie, pamięci, ja je w drugą stronę, patrz, panie. O, są otwarte. O, dobra. Jesteśmy. To są chyba jakieś krypty. Być może to jest cała rodzina Admirosa. Faktycznie. Ej, zarazem, patrzcie co zarazem, scyzoryk. O, tym otworzymy te drzwi. To jest ta, myślisz? To jest dźwignia, nie scyzoryk. A może to jest różdżka? To jest dźwignia do tego tak tam. A, faktycznie, to jest różdżka, dobra, dźwignia. Chodź pierwszy z tą różdżką. Ej, nie, Paweł, nie wciskaj. Bo zgubimy różdżkę. Ej, idź, bo normalnie mi... Ej, nie wciskaj mi tej różdżki teraz tutaj. Dobra, idź pierwszy, ja ci to wcisnę w dupę, tam będzie bezpieczna. O, tam będzie bezpieczna, rzeczywiście. Przecież tam nie zagląda.
Który ty teraz? Nie bój się, panie Pawle. Tu? Nie. Chodź tędy. Idę. Nie. Myślałem, że go zgubiłeś. Przede mną lewituje nóż. Boga Albirosa już tutaj dawno raczej nie ma, więc raczej jesteśmy bezpieczni. Gorzej by było, jakby był tu w Paryżu. Raczej. 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 Raczej jesteście bezpieczni. Chyba, że czasami wraca do tego miejsca, kiedy nie nagrywa z nami odcinków. Mogłoby tak być w sumie. Mogłoby tak być. Możliwe. Po Admirosie wszystkiego można się spodziewać. To jest łobuz. Łobuzisko takie. No. Dobra. Łopisko, łobuzisko. Czas, żeby stała się zadość. Czas przełączyć dźwignię. Ej, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak w ogóle Blady idzie z tym nożem, to tak wygląda, jakby chciał mu się kupkę. Dobra. Tak. No. Coś się otworzyło? O. O. Chodźcie. W tym korytarzu. Patrz, puszki. I to jeszcze świeże puszki po Koli. Ktoś musiał je wypić w takim razie. Nie wiem, to są drzwi, ja otworzę może. Tak, to. Dziwne. Okay. Nagle z krypty znaleźliśmy... Światło tam się pyknęło. Nie, właściwie to szczeniaczka tu mam. Nie jestem pewien, zamknę czy drzwi. Przypadkiem nie jest rezydencja samego Admirosa. Czyli krypta jest po prostu pod jego rezydencją. Nie wiem, zaraz wjedziemy na górę, to się... Co to było za popychanie? Nie wiem. Ło, możemy się popychać. Co? Proszę, spokój! Co jest? No. Kurde. Dobra. Wow. O nie! Admiros to wyczuł! Wyczuł, że nie proszę, oni goście wbili do jego rezydencji i zawalił! Windę zawalił! No i dupa, tyle z naszego wydostania się z krypty. Jesteśmy jeszcze. Zapalcie lampki. Niestety obawiam się, że zwiedzanie naszej krypty... Zobaczcie! Wino? Ta lampa była zasilana samą krwią. Admirosa? Admiros potrafi tworzyć takie rzeczy. Wylała. No, lampy zasilane krwią to bardzo rzadka czarna magia. Nie każdy umie ją posługiwać. Aha. Okay, patrzcie, światełka! Okej. Okay. A Fuse'a musimy światełka. Fuse'a znajdź. Musimy po prostu to trzeba znaleźć, wcisnąć. Zapalić, bo to musimy po prostu żarówkę znaleźć zieloną i wtedy to się naprawi. O, tak, to, tak. Bo tu jest czerwona i ona... Ja tam jakiś pan stał przed chwilą. Czemu wy możecie biegać, a ja nie mogę? Bo po prostu za mało ty się boisz. Kondycji masz. To tak się jest boisz, jak dlatego. Tam też musisz dużo biegać, żeby kondycję nabić. Ej, to jest ciemno, idźcie pierwsi. Nie, no to te. Ej, chodź, podwiedzamy te... A nie, zamknięte. Oho. Wow. No to było! Nie wiem. Jakby rura A, to tylko rura pękła. Spokojnie, nie przejmujcie się. A ona zabija? O, patrzcie, znowu Pop King. Dobra. I was a mistake. To był błąd. To był błąd. Możliwe, już wiem, być może. Może Pop King uwolnił Boga Admirosa po prostu. I teraz Pop King napisał, że to był błąd. A czemu niby uwolnienie Boga Admirosa miało być błędem? Znalazłem chyba Fuse'a. Gdzie? Mam Fuse'a, patrzcie. O, a to nie są fajki przypadkiem? A to nie jest Fuse przypadkiem? Czekaj, no nie ruszę, bo nie widzę, podejdę bliżej. Zabierę go. To ty weź Fuse, a ja wezmę puszkę, ten, puste opakowanie po sushi. Dobra, o, idziemy. To może być Fuse właśnie. Ja chciałem szafkę wziąć. Paweł, weź tutaj butelkę po orężadzie pomarańczowej. Może dobrze. To właśnie będzie okej. Okay. Wiesz, idę. Różne rzeczy tam mogą pasować. Nie ma co się. Wow. Wziąłem. Mam. Okay. Mam. Dobra. Panie Pragusie. Ry. Wymieniaj żarówkę. Butelka na to Fuse. Pyk. O, jest. Dobra, działa, no. Pyk. Otwieram. Chodzę. Panie Admirosie, jest pan tutaj? Halo. Panie Admirosie. Co to było? Ktoś puszkami rzucił. Czyli jednak puszki to jest klucz. Open the door, otwórzcie drzwi. No skoro mówią, to trzeba chyba. Okej. O Boże. Coś tam siedzi. Scary Red Gold. Scary Jagdor. Avrovner. Co? A, bo tu jest jakaś lalka. Zapomniałem o starterze. Wejdź do środka. W streamie są. Do środka wejdź. Any F-Menu maps? Well, maybe. Ła, dobra. Ciekawe. O co tu chodzi? Nie wiem. To jest taki easter egg. Można go nie... Aha. No nie można. Okej. To idziemy tędy w takim razie. Dobra, chodźmy tu obok, no. Chodźcie tutaj. Tu jest trochę widniej, to może to jest dobre miejsce. Może znajdziemy jakieś wyjście z tej krypty. Oho, new objective. Okazuje się, że krypta, w której został pochowany sam Admiros, jest bardzo szeroko głęboka i bardzo duża. Trzy generatory musimy włączyć jakieś. Tak. O, patrz! Tu jest coś, patrzcie. Życie jest z wentylacji. Gdzie? To znaczy, że w wentylacji jest życie. Znaczy, że klimatyzacja to jest złe. To wentylacja. Oj, coś się otworzyło tu. I gdzie? Wypadły jakieś kawałki. Jakieś kości wypadły. Nie przejmuj się, to tak ma być. Nie, chodźmy może w drugą stronę w takim razie. Chodźmy tam. Chodźmy w drugą stronę. Okej. Okay. Olać te kawałki. O, drzwi otwarte, chodź, zobaczymy co tu świeci się. O, Pop Kinga widzę znowu. Znowu! Ej, tu coś jest. Śladuje. A tu jest Pop King. Ale poczekaj, ej, tu jest przycisk! Jest generator! Znalazłem!
Czekaj, bo tutaj! Gaz został dodany pyk, 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 światełko! Aha. Tutaj! Plaga! Tu są... Co to jest? Tu są w ogóle jakieś plakaty. Znalazłeś. Tutaj, przycisk. Bo ten Paweł znalazł. Włączaj! Dobra. Oho! Guzik. Dobra, generator jeszcze dwa. Został włączony. Jeszcze 7 generatorów. Dwa! No. Nie krzycz! Wróćcie, a nie ma tam? Paweł. Lepiej, pamiętaj Paweł, jak są 3 do włączenia, lepiej włączyć 5 dodatkowych, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się tamte popsują. Ej, bo tu tak się zepsuł. Dobra, chodźmy tutaj. Dobra. Bo tu trochę cię... Chodźcie do tej mrocznej piwnicy. Paweł. Do piwnicy, dobra, idę, idę. Come on. Okej, idę. Patrzcie, tu jest znalazłem generator. Kolejną puszkę. Kolejny patrz. Generator? No dobra. Kurde, ale nam idzie szybko. No, elegancko. No, no prosta sprawa, pikuś. Zagadki jak mało kto. No, pikuś. Szybko. Zagadka Boga Admirosa szybko zostanie chyba rozwiązana. Chociaż nie wiadomo, czy kiedykolwiek poznamy jego sekret. Gdzieś rury idą? Drzwi. Rury, rury. O, jest trzeci, patrzcie, jaka prosta już? Sprawa. No, ty, nie było tak źle. Kurde. O, i ładnie włączone. Pytanie, gdzie jest pozostałych 5 generatorów, co nie? No nie. No, teraz, dobra, słuchajcie, musimy dostać się do... windy. Nie, nie. Tak, do... więc zróbmy to. Po angielsku, winda. Chodźcie. Wajanda. To chyba jest. Naciśnij przyciska. Tyk. Do rezydencji! Tak mi coś lało, nie? Mara na czole. Nie bij mnie. Odejdź ode mnie. Ale na razie idzie. Dobrze jest, dobrze jest. Działa. O, jest. No, jesteśmy. Hej. To tutaj Admiro spędza wakacyjny poranek. Wakacyjny. Tu jest jeszcze zakręt jakiś, patrzcie, coś tu jest. Na tym zakrętem coś będziemy mieli. Tak, tak, typowy dom Admirosa. Poznaję go. O, tu, o, jak tu jest widno. O. To tutaj robi najlepsze melanże. Czyżbyśmy wygrali już? Najlepsze melanże w magazynie. Ale to jeszcze nie koniec tajemnicy Admirosa. Oho, ponieważ tu jest nadal zablokowane. Nie wiemy, co go przebudziło. Zamknięte, może budzik go obudził. Może go sobie nastawił. Go o, kartony, obudziło. Nie przejdziemy. Wyjście jest zawalone. Musimy znaleźć inne wyjście. Tu coś nie, tam być. Zamknięte przecież, nie? Ważnie? W drugą stronę. Pyk, tutaj było przejść, tutaj możemy przejść. Ten, nie? Tak, tam było gdzie coś. Gdzie jest przejście, Paweł? Nie, nie było? Gdzie? Czekaj, a tu były drzwi. No. Czekaj, tu drzwi były. Myśmy przyszli stąd, tam jeszcze można było w drugą stronę biec chyba, nie? Ale to tak okrążymy po prostu i tyle. Myślisz? No popatrz, to jest ta druga strona. Nie, tutaj. Nie, ej, faktycznie. Coś w melanżowni Admirosu musimy coś znaleźć. W melanżowni, może znajdziemy jakieś tak? Te zdjęcia z imprezy. No, o. Dobra, albo klucz. Może klucz, może tu jest klucz gdzieś. A może drzwi. O to, ej, znalazłem. Wódka. Łom. Gdzie ty jesteś? Ej, to można stłuc, tak? O, kurde. Znalazłem łom. Można stłuc. I łomem wszystko się otworzy, patrz. No łomem ty. To się otworzy, no pewnie, że tak. Ja mam butelkę. Teraz każde piwko możemy otworzyć bez problemu. Piwko. Dobra. Żaden problem, piwko dla nas. Łomem to chcesz? Nie, tym łomem nie. Chodź, może dziś. Ale to czekaj. A nie możemy to przesunąć? Nie, nie możemy, dobra. O! Idealnie, pa. Obok, okazało się, że obok melanżowni Admirosa jest zaraz szpital. To jest na pewno. Co za łeb, szpitale zrobił sobie. Ja bym przemyślał, że szpital został tak blisko wybudowany domu Admirosa. No. Winda chyba już dawno nie działa. Ale za to chyba jest piwnica szpitalna. Chodź, o, super. Zawsze spoko piwnica, nie? O, patrz, zejście dziura. Do katakumb. To chyba nie mamy wyjścia. Nie, poczekaj, poczekaj, nie schodźmy tam jeszcze, nie? Ła, ła! Paweł pójdzie. O, Paweł, ło! Plaga, powiedz, czy jest bezpiecznie. Czym ty uderzasz? Jest całkiem bezpiecznie, przyjaciele. Jak ty to uderzasz? I znowu w katakumbach. Hej. Są no pralki niestety, ukryte. Ale w sumie tam było wyjście, ale stwierdziliśmy, że pozwiedzamy jeszcze tajemnicę, poodkrywamy jeszcze trochę tajemnicę. Tak, tak. O, jestem. Tylko niestety tym razem jesteśmy w tej, to ogólnie była pralnia. Się zmieniła. Admiros ma tak bardzo troszkę, dużo pralnię. I jak widać, pralnia leciutko została zalana. Pewnie z pralki wąż wytrysnął. O, nie, Bob, King Pop. Quink, ta muzyka Quink tu Pop. Jest trochę taka, wiecie... Telewizor, ja wrzucę może do wody. Popek nas stalkuje cały czas. Dobrze jest. W sensie. A to nie było jakiś przedmiot, który mieliśmy wziąć, czy nic? Co? No weź wszystko. Nie, tu jest mroczny butelka albo coś. Nie, wentyl. Pralki są przerażające troszkę. Mroczny wentyl może. Musimy znaleźć znowu ten... Levera. W sensie kosę. Chodź, poszukamy jakiegoś levelsa. Chodźcie, kosę znaleźliśmy tutaj. Tutaj, pewnie tu będzie. Że lewer może być tak samo ukryty w tym kanale wentylacyjnym. Lewele, lewersy to typowe miejsca. Ja pójdę typowe... pierwszy. Właśnie nie boję. Tak? To się nie bój, panie Pawle. Widzisz coś tam? Nie. Coś tu jest?
Drzwi. Halo? Nie. Paweł? Tam też. Ktoś rzucił szafką, bo na przykład ktoś nie lubi tutaj szuflad. Jest i obawiam się, halo? Że to nie Admiros. Drzwi tam się zamknęły. Gdzie? Tam. Panie ktoś? Czy jest pan Admirosem? Lewer znalazłem. Dobra, to weź lewera i uciekamy stąd. Nim to coś. Ła, nie bij mnie w twarz lewerem! Czekajcie, przeszukajmy tutaj jeszcze, może coś tu jeszcze jest. Nie, tu jest lewer, ja jest tylko nie kilka walizek. Nie potrzebujemy, ja to są tajne dokumenty, do niczego nam się nie przydadzą. Myślisz? Weź lewer jest tu bardziej przydatny. Ten lewer wygląda trochę jak katana. Taka, no taka, no ale taka tempa katana, trochę, nie? Jakby nie było. Bo wiesz jak oni robią lewery? Przerabiają katany na lewery właśnie. Aha. Bo jest w stanie. Aha. To nie wiedział. Muszę ją stępić wcześniej. Paweł, a wziąłeś proszek do prania? Przepraszam. O! Już? Działa. Dobra, idziemy. Dobra, wchodzimy tu. Wejdźmy. Ale halo? Tu można coś wyryć, co? Pewnie tak, można wyrwać to, czy nie? Chyba nie można. Nie można? Chodźcie, dobra, to chodźmy do góry. Chodź, wyjdziemy może z tych piwnicy Admirosa i pójdziemy znowu do szpitalnej części. Do szpitalnej części pójdziemy, tak ale jest. Ale zanim pójdziemy do szpitalnej, to jeszcze spadniemy do jego apartamentów. Chodźcie, kanałem operacyjnym. Idę. Apartamenty Admirosa. Co tam się kryje w apartamentach? Chodźcie! Co? Tam widzę? Leży... Co leży? Rąka. Nie, jakaś... Rąka. Ojej. Zaraz zobaczymy. O. Została wciągnięta. To był jeden z subskrybentów Admirosa. Chyba to tak. To był jeden ze subskrybentów Admirosa i został wciągnięty przez niego. Do kanału. Do kanału. Wow. Admiros na kanał. Się robi. Wciąga swoich subskrybentów. Do kanału. O, mucha leci. O, jak mucha leci, weź katanę, spróbuj ją załatwić. Weź katanę. Kotachną muszę. Halo, panie nie. Admirosie. Jebnij ją gaśnicą. Chyba dzisiaj nie jest dzień Admirosa, coś czuję. Nie? I tu można skoczyć. Rzadko tak się zachowuje. O, tu jest kanał. Kanał, a zobaczmy co tutaj jest. A tu też jest kanał. O. Dwa kanały, tyle przejść. Wejdziemy do kanalarza, numer jeden. Wiem co trzeba zrobić, trzeba się rozdzielić. Nie, musimy wejść tędy, a wyjdziemy tam. Tak? Ale to chodźcie tutaj na górę może w takim razie. Nie. Dlaczego? Ja nie chcę się rozdzielać wcale, bo ja trochę się cykam takie rozdzielowanie. Rozdzielowanie właśnie to najlepsza strategia, widziałem w horrorach, zawsze to robią. O, zawsze to robią. Ej, zarazem otwierać do puszek. O. To już koniec kanałów? Tak, tak, koniec. Wracaj, mamy Paweł. Otwierać? Tak? Tak, wow. Tak, mam otwierać. Sobie. Wow. Dobrze. Ja wezmę puszkę w takim razie. Dobra, mamy otwierać po puszkach. Czyk. Dobra, to chodźcie do drugiego kanału wentylacyjnego. Może tu będzie zagadka do rozwiązania. Może. Może. Idź no. Proszę mnie nie popychać. To jest przejście. Coś się drze. Proszę, ci się udało to dopasować. Poczekaj, palec do. Bullets, don't hurt it. To jest prawda, bo ten. Mówią, że nie razi tego. Być może chodzi o Admirosa, ponieważ Admiros jest odporny na naboje. Jest odporny na ból i na wszystko właściwie. Właściwie tak. Ten. Pytanie tylko, czy to jest Admiros, czy to może jest coś, co obudziło samego Admirosa. Wow! Otwórz spokojnie. To. Spokojnie. Przepchnąłem was. Dobra, otwieraj te drzwi, które to jest tam obok ciebie. Albo te otwórz. Nie, to chyba gdzie indziej musimy iść, wrócić się musimy. Dobra. To tym kanałem wentylacyjnym. Ale się tłucze ten łom. To jest tak. Chyba, że to windę mamy otworzyć. Typu, idziemy, bo my cały czas śledzimy... Tak ktoś ma łom? Tego, my cały czas jesteśmy na tropie no, Admirosa tak. Po prostu. To na tym polega ten horror, że musimy go wytropić. Dobra, bo on to są drzwi. Musiał, mi się wydaje, że Admiros po prostu popadł w jakiś szał. Dlatego tak się zachowuje. Ludzik, tu są drzwi. O, działa. O, działa. Pyk. Dobra, wchodzimy. Ciasny pokój troszkę. Zamknęło się. Chłopaki. O, udało się, wyszliśmy. Jak nie do końca. A czemu oni nie żyją? Karabiny. Karabiny? Był. O, nie, to nie są karabiny. Już wiem o co chodzi. Jak nie? Oni nie chcieli pewnie zasubskrybować jego kanału. Admiros nie oszczędza takich ludzi. I co się stało? Już? To jest koniec? To jest koniec części pierwszej, a panie Plagusie. Pamiętaj, my God. Że części jest kilka. A no tak, jeszcze jest więcej części. Racja. Tym akcentem kończymy naszą przygodę na tropie Admirosa. Admiros nie toleruje ludzi, którzy go nie subskrybują. Więc nie zlekaj, zasubskrybuj Admirosa. Hello, hello. Na razie, trzymaj się, Jezus.